ale ogólnie wchodząc w ten świat pracy seksualnej byłam też bardzo pozytywnie zaskoczona pod tym względem, że jednak... Się czułam tam często dużo bezpieczniej niż mogłabym zakładać kiedykolwiek wcześniej. W ogóle, jak wygląda rekrutacja? Rekrutacja nie jest wymagająca. Znalazłam ogłoszenie w internecie, po prostu wpisując tancerki, klub, i, i takie mi, mi wyskoczyło, więc zadzwoniłam tam, po prostu powiedziałam, że jestem chętna do pracy. I właściwie dosłownie za kilka dni, chyba za tydzień, miałam spotkanie re rekrutacyjne, a w klubach Google -Go jednak zarabia się przede wszystkim na tym, że rozmawiasz się z klientami. I w tej rozmowie namawia się ich, może nie tak bezpośrednio, ale jakby zachęca do tego, żeby postawili drinki, które akurat w tym klubie, w którym pracowałem, jest taka specjalna karta drinków dla, dla tancerek i one kosztują od 50 do 850 zł. Karolina Rogaska jest moim gościem, dziennikarka i autorka książki Bez wstydu. Cześć Karolina. Cześć, dzień dobry. No, książka powiem Ci, że temat, które, którego się podjęłaś jest na pewno bardzo ciekawy, chyba jeszcze do końca niewyczerpany. Za chwilę powiemy o tym więcej bałaś się. Em, raczej czułam coś na zasadzie ekscytacji, kiedy się podejmowałam tego tematu o pracy seksualnej. E... Aczkolwiek w trakcie tworzenia książki były takie momenty, nieliczne, bo nieliczne, w których się czułam odrobinę zagrożona. Na szczęście one dość szybko mijały i myślę, że takim momentem był, bo tutaj wspomnę od razu, reportaż. Książka zaczyna się od tego, że wchodzę do świata klubów Gołgow, zatrudniam się tam jako tancerka i tam widziałam na przykład agresywnego klienta w stosunku do tancerki, który uderzył ją pięścią w brzuch, bo był pijany. To w Wtedy na przykład się czułam średnio, ale ogólnie wchodząc w ten świat pracy seksualnej byłam też bardzo pozytywnie zaskoczona pod tym względem, że jednak się czułam tam często dużo bezpieczniej niż mogłabym zakładać kiedykolwiek wcześniej. No to bardzo ciekawe stwierdzenie, ale na początku już powiedziałaś o czym jest twoja książka, jest to temat szalenie ciekawy, a jednocześnie myślę, że też do końca niewyczerpany, chociaż podjęłaś się bardzo trudnego zadania, czyli jesteś taką reportażystką wcieleniową. Pytanie, po co to zrobiłaś? Mhm. Na początku to zrobiłam chyba trochę dlatego z ciekawości takiej czysto ludzkiej, bo wydaje mi się, ale ja lubiłam, lubię pewnie dalej ten, ten gatunek, jakim jest reportaż ścieleniowy. Bo wydaje mi się, że mogę trochę bliżej podejść do osób, które opisuję. A poczuć jakieś emocje, które też im towarzyszą, i że po prostu wtedy to jest taki pełniejszy obraz. Ale ten temat jest taki, bym powiedziała, nawet no, dość i ciekawy, pewnie i też specyficzny, który wywołuje wiele kontrowersji. Poszłam z takiej ciekawości, chęci adrenaliny trochę myślę, bo to jednak też są takie sytuacje wymagające, w których udajesz trochę kogoś, kim nie jesteś i, i musisz się jakoś wczuć w tą rolę. I to jest też jakoś w jakiś sposób pociągające, ale też myślę sobie, że po prostu chciałam się dowiedzieć, jakie rzeczywiście uczucia towarzyszą osobie, która tańczy w klubie, rozbiera się przed, przed mężczyznami, przed klientami. I trochę udało mi się tego doświadczyć i zaczęłam się nad tym zastanawiać, czy my rzeczywiście wiemy, co myślą osoby pracujące seksualnie, czy może jednak nie do końca. I stwierdziłam, że to, to moje doświadczenie jest za mało, więc pójdę za tym dalej, porozmawiam z nacerkami, tak? Powoli to się rozwijało, i też z różnymi innymi przedstawicielkami różnych innych odnóg pracy seksualnej rozmawiałam dalej już. I w rozumiem, książce. że tak powstała książka. Tak, tak. Mhm. Mówiąc krótko. No, trzeba dużej, myślę, że odwagi, żeby jednak wcielić się w taką postać, to może porozmawiajmy o tych etapach, no bo najpierw musiałaś podjąć taką decyzję, potem musiałaś jednak zgłosić się, jak wygląda ten moment dotarcia do tego klubu GoGo, -Go. zadzwoniłaś, z kim się spotkałaś, jak to wyglądało w ogóle, jak wygląda rekrutacja. Rekrutacja nie jest wymagająca. Znalazłam ogłoszenie w internecie po prostu, wpisując tancerki, klub, i, i takie mi wyskoczyło, więc zadzwoniłam tam po prostu, powiedziałam, że jestem chętna do pracy. I właściwie dosłownie za kilka dni, chyba za tydzień miałam spotkanie re rekrutacyjne. To był facet, kobieta? Ko kobieta, kobieta, y blondynka, pamiętam jeszcze, bo to też potem opisywałam w takiej białej letniej sukience, bo to było lato. Siedziała z takim dużym drewnianym stołem i czekała na mnie, aż do niej przyjdę, żeby z nią porozmawiać. I właściwie pytań padło tylko kilka, czy czemu chcę tu pracować. Powiedziałam, że po prostu słyszałam, że są dobre pieniądze. Ja sama z siebie powiedziałam, że nie umiem tańczyć, ale ta, ta menedżerka, jak się potem okazało, jedna z menedżerek klubu, nie uważała, że to jest jakiś problem, bo stwierdziła, że jeżeli umiem się tak w miarę jakby seksownie poruszać wokół tej rury. To jest wystarczające, żebym, żebym została zatrudniona. I Był zapytała... jakiś casting, no bo wiesz, można powiedzieć, że potrafi się tańczyć, ale potem trzeba jeszcze zaprezentować swoje umiejętności. Ona mnie potem zabrała na dół do tego klubu, żeby pokazać, jak on, bo to biuro się mieściło w ogóle jakby nad klubem, w którym, w którym miałam pracować. A on sam się mieścił pod ziemią w centrum, w centrum Warszawy. Zabrała mnie na dół, pokazała trochę, żeby dziewczyny mi pokazały, jak, się, jak chodzić wokół tej rury, jak się ruszać, co jest gdzie, jak się zachowywać. I to właściwie tyle by było ze szkolenia. Zapytała jeszcze, czy życzę sobie, żeby jakiś mężczyzna z mojego otoczenia nie został wpuszczony do klubu, na przykład brat, ojciec, to mogę zostawić zdjęcie u ochrony, i oni wtedy. Tej osoby wiedzą, żeby nie wpuszczać, bo wiadomo, że nie wszyscy też e, członkowie rodziny są świadomi, na przykład, że ich, e, że ich córki czy, nie wiem, siostry mm -hmm. e, pracują w ten sposób. Mm, więc to było jedno z pytań. No, zostało mi właśnie pokazane, jak mam się ruszać e, i powiedziano mi, że właściwie za tydzień mogę przyjść i zaczynać i od razu iść, że tak powiem, na głęboką wodę. A kwestia wyglądu to było jakoś komentowane. No, Domyślałem się, że tancerki muszą być atrakcyjne. Tak. Chociaż nie była komentowana, myślę, że po prostu pani na mnie spojrzała i stwierdziła, że mogę przyciągnąć, zainteresować jakichś klientów. Ja też zresztą w swoim życiu mam takie doświadczenie. Jak byłam na studiach, pracowałam jako hostessa i modelka na różnych eventach. I szczerze mówiąc, jak o tym myślę, tak z perspektywy, to się wcale też tak dużo od ciebie nie różni. Bo jednak też się pełni pewną funkcję reprezentacyjną, jak się pracuje na jakimś, nie wiem, bankiecie jako hostesa. Um, a nawet bym powiedziała trochę gorszą, bo jakby nie ma do końca przyzwolenia na interakcję z klientami, tylko rzeczywiście ma się stać i wyglądać mm -hmm. po prostu, trochę jak rzecz. A w klubach Google jednak zarabia się przede wszystkim na tym, że rozmawia się z klientami i w tej rozmowie namawia się ich może nie tak bezpośrednio, ale jakby zachęca do tego, że postawili drinki, które akurat w tym klubie, w którym pracowałem, jest taka specjalna karta drinków dla, dla tancerek. I one kosztują od 50 do 850 zł. I z tego przede wszystkim idą pieniądze. Są też oczywiście tańce prywatne i też wychodzi się co jakiś czas na rurę. Jest tam, jest tam ustawiona kolejność, przynajmniej w tym klubie, w którym ja pracowałam. I w taki sposób to, to sobie funkcjonuje tam. Mhm. No jestem pierwszy dzień. ale to jeszcze wrócimy do tego, do tej twojej rekrutacji. Poszłaś z tą kobietą do pomieszczenia, tak, gdzie jest ta rura. Też zobaczyłaś swoje przyszłe koleżanki. Jaka była reakcja? Wyczuwałam trochę dystans, mam wrażenie, od dziewczyn. Myślę też z tego względu, że w tej pracy bardzo mocno trzeba umieć jakby stawiać granice i o nie dbać i dziewczyny nie robią sobie takich świństw, nazwijmy to w cudzysłowie, typu podbieranie klientów, że jak już jedna z jakimś rozmawia, to jakby jest jej klient, i nie zabieramy sobie. I myślę, to jest oczywiście moja fantazja na ten temat, co one sobie myślały, że, że mogły sobie myśleć, że przyszła jakaś nowa i um, nie będzie się stosowała na przykład do tych zasad, ale myślę, że też tak czułam, że dość szybko ta taka kurtyna dystansu opadła chociaż też pewnie nie do końca mi się ją udało pokonać bo to było jednak kilka dni a um... A żeby się jakoś lepiej zaznajomić z koleżankami z pracy, pewnie potrzeba było więcej czasu. No ale był ten moment, kiedy wchodzisz i widzisz taką scenę, kiedy facet uderza kobietę, tancerkę, to nie, nie zapaliło ci się czerwone światło, że to jednak może przekroczysz tą właśnie czerwone, cienką czerwoną linię, że warto się jednak może wycofać w tym momencie? Um, nie, czułam, że nie, bo widziałam, że to jest zaopiekowane w takim sensie, że przyszła zaraz ochrona i się tym panem delikwentem zajęła. Um, Aczkolwiek to miejsce, w którym pracowałam, trafiłam także, że był to klub pewnej sieci um, znanej w Polsce z reportaży wcześniej, tylko nosił już inną nazwę. I tak jak później rozmawiałam z tancerkami, to rzeczywiście to nie było najlepsze miejsce, do którego trafiłam, mhm. bo to jest klub, gdzie zostało udokumentowane do, właśnie w, w sieci tych klubów, na przykład jeden z klientów wydał milion złotych. Nie, pamię, nie pamiętając tego zupełnie, więc no nie jest to klub słynący z dobrych historii, ten, w którym pracowałam. Um... A to jakoś wcześniej, czy po prostu tak jak powiedziałaś, czytałaś gazetę czy internet i po prostu pierwsze z brzegu ogłoszenie? Widziałam pierwsze z brzegu ogłoszenia, bo tam też nie było podane, który to jest klub. Oczywiście, już jak się tam zatrudniłam, to zorientowałam się dość szybko, które to jest miejsce. Jeszcze jak właśnie ta menedżerka powiedziała o tym, że jest jakaś sieć klubów w Polsce, że są też wyjazdy do klubów zagranicznych że jest taka możliwość, jak się trochę popracuje, to no, jakby połączyłam fakty, że, że to jest to tylko pod zmienioną nazwą. Um, ale widząc właśnie, jak ta sytuacja jest zaopiekowana, jednocześnie tro trochę czując niepokój z tego powodu, że menedżerka daje wyraźny sygnał, żebyśmy wróciły do pracy, jakby nie zajmowała się tą sytuacją, nie robiły dramy, <grym> mówiąc, mówiąc kolokwialnie, um, czułam jakiś rodzenie pokoju, ale um, ale to nie było też tak, żebym się jakoś bardzo przestraszyła i stwierdziła, dobra, rzucam to i, I już tu więcej nie przyjdę. Mm -hmm. Zaraz przejdziemy do tej, do, już do, fizycznie do Twojej pracy, ale jeszcze jedno pytanie, które też bardzo mnie nur nurtuje. Jakie dzisiaj taką rozmowę rekru rekrutacyjną, jak poszłaś ubrana? Eee, o, to ciekawe pytanie. Nikt mnie, nikt mnie o to wcześniej nie pytał. Um, poszłam pewnie taka w krótkiej spódniczce żeby tak jakby wyglądać. Przyciągnąć tak, uwagę. Tak, odpowiednio do okazji i pamiętam, że miałam chyba jakieś buty na obcasie albo jakieś botki. Na pewno na obcasie coś. Więc byłam tak ubrana I seksownie. Tak, tak, tak. Powiedziałam stosownie do okazji, no. tak. Ale, ale tak rzeczywiście no byłam ubrana seksownie, żeby jakby odpowiedzieć na potrzeby pracodawcy przyszłego. Mhm. Uh, jest pierwszy dzień pracy i co się dzieje? Um, muszę się zmierzyć z tym pierwszego dnia pracy musiałam, że no wejdę rzeczywiście na tą rurę, jak tam będą ludzie, ci mężczyźni. Na szczęście ich też nie ma dużo. To nie jest tak, że przychodzi setka osób, tylko raczej siedzi tam, nie wiem, 15 może klientów. Um, i zdjąć stanik z siebie, bo, bo na róże jakby nie było wymagane zdejmowanie majtek. Jakby trochę się obnażyć, i ten moment był dla mnie stresujący, ale zrobiłam to i potem już poszło. To znaczy, też zauważyłam, że ci klienci, którzy mają przydzielone dziewczyny, przydzielone tancerki do rozmowy, raczej są skupieni na rozmowie z nimi. A właściwie jedyną osobą, która na mnie patrzy, to jest ten mężczyzna, z którym ja mam rozmawiać, mm -hmm. więc to nie było aż takie stresujące. Potem takim newralgicznym momentem był moment, w którym jeden z klientów zamówił taniec prywatny. Wtedy się już idzie do takiego prywatnego pokoju niedużego i tańczy się określoną, określony okres czasu. W tym przypadku to było 15 minut. No i tutaj rzeczywiście miałam takie... wisi też tam takie Ogromne lustro, w którym patrzyłam na siebie i się zastanawiałam, Boże, co ja robię w ogóle ze swoim życiem? jakby Czy te moje wcieleniówki nie poszły jednak trochę za daleko? Nie czułam się komfortowo do końca w tej sytuacji. A z drugiej strony zupełnie miałam takie przeciwne jeszcze emocje i uczucia. To znaczy, takie poczucie władzy, że ja tutaj zarządzam tą sytuacją, zarządzam tą uwagą i że jestem taka silna. I w ogóle przez ten okres, jak tam pracowałam, tych kilku dni. Czułam się niesamowicie kobieco. Czułam się taka, właśnie jakiś taki rodzaj wewnętrznej siły, co może się wydawać paradoksalne w tej sytuacji, a jednak coś takiego też mi grało. A to już było po, ale przed, jednak, miałaś tam tą taką tak. może nie, nie, stre, nie obawa, ale na pewno stres, tak, tak. żeby jednak mhm. zdjąć y, ten stanik. Jak ty sobie z tą sytuacją poradziłaś? No, czy, czy myślałaś o tym, czy w ogóle o tym wcześniej, z kimś rozmawiałaś? Znaczy, rozmawiałam z, na pewno z moją też przełożoną w redakcji, czy z jakimiś przyjaciółkami, a na pewno nie z rodzicami, powiedziałam, że jakim powiem wcześniej, to zajdą na zawał trzy razy do tego momentu, aż to się wydarzy. A co powiedzieli? Hmm. E, ojcze mówi, że jest bardzo wzruszony tym, jak blisko do Tarłam. jak bliski kontakt nawiązałam z bohaterami i bohaterkami, bo jego pierwsza reakcja na ten klub to było, o Boże, o Jezu, co ty zrobiłaś? Um, chyba trudno mu było tak po ojcowsku jakby wytrzymać fakt, że na jego córkę patrzą jacyś po prostu obcy faceci. Um, a moja mama stwierdziła, że bym tylko, że fajnie, że fajnie, że ta książka wyszła. Oczywiście mi gratuluje. Też uważa, że jest poruszająca. Tylko, żebym już tak nie wiem, za dużo jakichś głupich pomysłów nie miała. Okay. <laughs> więc e, więc tak, to, mm, tak to skomentowali. Pytałaś o to, jak sobie poradziłam z tym. Z tym pierwszym takim mm. z, z, z momentem zdjęcia y, stanika. Wcześniej się dużo nad tym nie zastanawiałam, że to nastąpi. Jakbym miałam to w głowie, wiedziałam, że tak będzie, ale chyba starałam się tego nie analizować za bardzo. I jak byłam, pamiętam, jak tańczyłam na tej róży, to już był ten moment, bo go trzeba zdjąć pod koniec piosenki jakby w odpowiednim momencie, żeby tam, nie wiem, dosłownie 230 sekund być bez. I są Boże, to już, to już, to już. I w końcu stwierdziłam, dobra, po prostu muszę to zrobić. Mhm. Przeprowadziłam taki szybki, wewnętrzny dialog ze sobą, no i to zrobiłam i. Um, i od razu różnego rodzaju obawy też mi zniknęły, czy ten stres w, w, wraz z tym, bo stwierdziłam, no już się stało, to już się nie odstanie, więc jakby możemy iść dalej tylko. Ile dni byłaś? Um, pracowałam cztery noce i jedną miałam taką próbną, żeby bardziej siedzieć i się przyglądać, niż, um, niż, niż pracować stricte. A Największą moją obawą chyba było to, że odkryją, bo, bo dziewczyny tam pracujące, ani też menedżerki, no nie wiedziały, że ja piszę tekst. Więc miałam taką ogromną obawę, że wejdą w internet, wejdą na Instagrama, cokolwiek się wydarzy. Jakby mnie ale odkryją. byłaś pod swoim imieniem występowałaś, tak? Nazwiskiem? Tak, bo podpisywałam umowę też. Ale no, ale rzeczywiście tam dziewczyny dużo czasu też spędzały, siedząc na Instagramie i innych mediach społecznościowych, a jednak ja mam je na tyle sprofilowane, że bardzo łatwo można się zorientować, że um, pracuję dziennikarsko. Um, więc miałam taką obawę, ale na szczęście ona się. Um, nie spełniła. Kto przychodzi do, do takiego klubu? Ja co to są mężczyźni? Prze, przeróżni. Chociaż ja, przynajmniej w tym okresie, w którym pracowałam, to widziałam głównie typ takich kolegów, biznesmenów, którzy przyjechali w delegację do innego miasta i po prostu mają jakieś firmowe spotkania, a wieczorem idą do klubu Gogo. -go. Wtedy też się odbywało Mistrzostwa Świata w piłkę nożną. Więc dużo też było przyjezdnych turystów, którzy jadąc gdzieś dalej, jakby zatrzymywali się na chwilę w Warszawie i przychodzili. I z jednym z takich miałam styczność, pamiętam, był to facet pochodzący z Egiptu, ale mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Mm -hmm. Bardzo podkreślał ten swój proces migracyjny, i właśnie mówił mi, że jestem głupia, że pracuję w takim klubie, bo mogłabym w Stanach Zjednoczonych pracować dokładnie w ten sam sposób, ale zarabiać więcej I, i bardzo chciał pokazać, jak to on jest lepszy ode mnie, ale stawiał drinki, za które płacił jego kolega, więc siedziałam z nim, rozmawiałam. No a ten kolega się w pewnym momencie zorientował, jak zobaczył te ceny, mimo że one są podane na tej karcie, że coś jest chyba nie tak, że tych pieniędzy jakoś strasznie dużo poszło i zaczął robić aferę, mhm. na co jedna z koleżanek tancerek go zgarnęła. I mi się nie denerwuj się, tak? Zaprowadziła go do tego pokoju, gdzie się odbywają tańce prywatne. Wzięła ze sobą kilka szotów wódki, e, dosłownie 3-4. E, no i on po 15 minutach wyszedł, słaniając się na nogach, gdzie wcześniej wydawało mi się, że jest raczej trzeźwy. A przy tym był facetem mierzącym podejrzewam ponad 2 metry wzrostu, więc raczej po czterech szotach wódki nic, tylko wódki, nic bumu mu się nie stało. E, a wyglądał tak, jakby miał następnego dnia nie pamiętać w ogóle, co się wydarzyło. Więc. E, Takich sytuacji też byłam, też, te, też takie widziałam. Ktoś jakoś agresywnie się do ciebie zachował, przekroczył twoją barierę, naruszył no. e, twoją taką. Nie, ale, ale trzeba bardzo mocno w tych klubach tej granicy pilnować i myślę też, że to może być jedna z przyczyn, dla których w ogóle te cerki potrafią tej swojej seksualności, intymności czy ciała tak naprawdę pilnować, bo muszą się tego nauczyć w pracy. Bo mężczyźni bardzo chętnie by przekroczyli te granice i dotknęli ciała, nie wiem, piersi, jakichś intymnych miejsc, mimo że nie mogą tego robić, wchodząc do tego klubu i, i nie powinni próbować. Więc nikt takiej granicy de facto nie przekroczył, aczkolwiek no, były podejmowane próby. Jeden z klientów chciał mnie zaprosić później do hotelu. Um i w, żeby mnie namówić też w tym celu wcisnął mi kilkaset złotych w rękę. Ja się tak zestresowałam, jak dostałam te pieniądze, bo menedżerka mówiła, że nie możemy brać bezpośrednio od klientów pieniędzy, bo mieliśmy procenty z tych drinków i stańców, że nie wiedząc co z tym zrobić i żeby ona nie widziała, i żeby on nie widział, wcisnąłam mhm. te pieniądze między tam um, poduszki w kanapie i ja tam zostawiłam. Później żałowałam, bo jakby Kilka stów zawsze lepiej mieć niż nie, ale, ale na tyle byłam spięta w tej sytuacji, że się nie zastanawiałam na to długo. Mhm. Tak się zastanawiam, gdzie jest ta granica legalności y, funkcjonowania takiego klubu, a gdzie ta granica legalności zostaje przekroczona? Czy to jest w ogóle legalne? Mm, same kluby jako takie są legalne. Y, myślę, że to, co się działo w klubach tej sieci, właśnie. Nie do końca takie było. Zresztą z tego, co wiem, teraz zajmuje się tą siecią prokuratura i jakoś te sprawy ruszyły do przodu w związku, na przykład, z tym wydaniem miliona złotych, itd. itd. Um, ale myślę, że większość klubów jednak, może nie chcę mówić, że większość, ale znaczna część funkcjonuje w porządku, na takich zasadach, na których i pracownicy są szanowane, i ci klienci nie są jakby obrabiani de facto, czy nie jest im nic dosypywane, tylko są traktowani jak klienci e, po prostu. No, ale takie patologie się zdarzają, to, to nie da się zaprzeczyć. O czym ty rozmawiałeś z tymi facetami, z tymi mężczyznami? O co pytają, co chcą widzieć, jak toczy się taka rozmowa? Hmm, pytają... Jakieś takie, to, 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 to są pytania na zasadzie, ile masz Zają. lat? Czym, czym się zajmujesz? Dlaczego tu pracujesz? A może chciałabyś, żebym cię uratował z tego miejsca, może nie dosłownie tymi słowami, mm -hmm. ale jakby takie sugestie. Wielu jest też takich, którzy opowiadają o swoim biznesie, o, o żonie czasem, bo niektórzy jakby przyjeżdżają tam mając partnerki, um, które podejrzewam, że nie wiedzą o tym, że, że są w klubie. Um, ale spotkałam też na przykład, pamiętam chłopaka z Brazylii, który, którego znajomy miał taki wyjazd kawalerski i ten, ten chłopak z Brazylii też miał narzeczoną. No i był po prostu prze... Chyba jedyny taki klient, którego tam spotkałam, z którym mogę powiedzieć, że był przesłodki, bo on w ogóle siedział. Jakby przyjechał ze znajomymi, więc poszedł do tego klubu, ale siedział taki się starał nie patrzeć i o tej narzeczonej mi opowiadał, i że on to już by chciał do domu. I w ogóle był taki. Czyli czuł się niekomfortowo. Czuł się niekomfortowo. I było to w pewien sposób um, urocze w porównaniu do tych wszystkich mężczyzn, którzy sobie mówili: no mam żonę w domu, ale tutaj szukam mhm. rozrywki na wyjeździe. Um, tak. A dziewczyny? Dziewczyny pracujące tam, jakie są? Um, są przeróżne tancerki. Ja tych, z którymi pracowałam de facto, no mogłam poznać tylko trochę. Wiedziałam, że któraś jest matką, e, inna studiuje właśnie i, i sobie dorabia w ten sposób. Poznałam też dziewczynę, która z Ukrainy um, ileś tam już lat temu przyjechała i to była dla niej najlepsza opcja, żeby zarobić i wysłać też na przykład pieniądze swoim rodzicom. Ale też w toku tej pracy nad książką poznałam dziewczyny, które na przykład jedna z nich stwierdza, że to jest dla niej idealna praca, bo pracuje te trzy noce w tygodniu, resztę czasu ma wolnego, jakby to wystarcza, żeby zapewnić sobie dobry byt, a jednocześnie uwielbia ćwiczenia fizyczne, uwielbia ten taniec, jakby sprawia jej to bardzo duże przyjemności, a to, że musi obcować z klientami przekazy, to trochę taki efekt uboczny, czasem te rozmowy są miłe, czasem nie do końca, um, ale jakby po prostu świadomie, całkowicie z możliwych opcji wyboru wybrate. Uh -huh. Pytam się o te dziewczyny, no bo to domyślam się, że mają właśnie swoje życie. Tak jak powiedziałaś, jedna jest matką, druga studiuje. Podejrzewam, że rodzice oczywiście też nie wiedzą, co robi. Jak one sobie z tym radzą, czy one nie wiem, rozmawiają między sobą, czy się żalą, czy wymieniają się jakimiś swoimi doświadczeniami. Czy one są ze sobą zżyte, czy po prostu przychodzą, wykonują swoje zadanie i idą do domu? Są zżyte. Taką mam obserwację. Oczywiście to nie musi być tak, że to będą przyjaciółki na śmierć i życie zawsze, bo to znowu te historie są różne. Czy jak lubią mówić psychologowie, to zależy, ale wydaje mi się, że w niektórych przypadkach rzeczywiście jest tak, że ci bliscy nie wiedzą i one muszą to jakoś ukrywać i sobie z tym radzić, ale wiele dziewczyn, które decydują się dłużej zostać w tym zawodzie, to znaczy kilka lat co najmniej, no mówią bliskim, bo ile jakby można też kłamać na ten temat, bo to, to musi być też bardzo uciążliwe i obciążające, więc jakby opowiadają tej swojej pracy. Są takie, które mają partnerów, dla których to jest w porządku. Są takie, które miały... No tutaj się zatrzymajmy na chwilę, hmm? no bo to jest najstarszy zawód świata, jednocześnie zawód, który budzi jednak na tyle kontrowersje, że on jest jednak społecznie nie do końca, i nie jest akceptowany. I w momencie, kiedy mamy tutaj kobietę, która tańczy w klubie GoGo -Go i ma faceta, i właśnie, jak reaguje ten facet? Znam na przykład taką parę, która jest super szczęśliwa ze sobą i on w ogóle jakby. Nie ma z tym problemu. Być może inaczej by to trochę wyglądało, jakby była eskortką, czyli bezpośrednio jakby no uprawia seks po prostu z, z klientami, bo to też jakby. Nie chcę poziomować pracy seksualnej jako takiej, no ale jednak każda z tych dziedzin się trochę z czym innym wiąże. Więc są tacy, którzy są z tym w porządku, ale słyszałem też historii o facetach, którzy wiązali się z tancerkami i wręcz traktowali tę ich pracę jako taki fetysz, że inni faceci na nią patrzą, ona jest taka wspaniała, i jakby ekscytowali się tym bardzo. Ale jak tylko przy moment, że ta ekscytacja pierwsza przeszła, to już zaczynali mieć problem z tym, że dziewczyna pracuje. Więc te podejścia są totalnie różne. I są też takie osoby, które mają wspierających rodziców mówią w porządku, to jest twoje życie, twoja droga byle byś była szczęśliwa, nikomu nie robiła krzywdy. Bo boję się, mhm. że e, ciężko to e, e, zrozumieć, może nie tyle, że zrozumieć, ale ciężko, tak, no ciężko to zrozumieć, bo zazwyczaj rodzice, e, wiedząc, jakie to ma naznaczenie znaczenie i napiętnowanie społeczne, e, myśli się, że właśnie odradzają, a wręcz nie chcą słyszeć o takiej sytuacji. No właśnie, niekoniecznie chcą, ale jak, jeśli widzą, chyba że córka podjęła taką decyzję i nie zamierza jej zmieniać, to... W wielu przypadkach po prostu ta akceptacja jest jedynym rozwiązaniem. Bo tu mówimy oczywiście o klubie go-go, mówimy o tancerkach, ale wyobraźnia nasza jest, szczególnie jak się jest w związku, to wyobraźnia czasami potrafi być o wiele większa, więc bardzo łatwo wyobrazić sobie, że na tym tańcu się może nie kończyć. Mhm. Na szczęście się często kończy. Chyba to jest też kwestia wypracowania sobie w ogóle takiego mm, zaufania w związku. <laughs> Podejrzewam, że w tych związkach, w których to zaufanie jest jakoś wypracowane i które rzeczywiście trwają i jakby nie są oparte właśnie tylko na tej ekscytacji z powodu zawodu, tylko są połączeniem ludzi, którzy się jakoś w sobie zakochali, to jest w porządku. Ale już właśnie w relacjach, w których ta zazdrość dochodzi, jakieś takie myślenie, może ona mi o czymś nie mówi, może tam się dzieje coś jeszcze, to trudno będzie taką relację um, utrzymać, a też samej, myślę, ten serce, czy w ogóle pracownicy seksualnej, też może przeszkadzać, że mężczyzna tak się um, próbuje wbić w to ich życie, jakby nadawać tor tego, jak mają się zachowywać, jak mają pracować, więc to myślę, może być jakoś obustronnie, obustronnie trudne. Mhm. E, czy ci mężczyźni mogą wchodzić do takiego klubu, czy też mają zakaz? Czy to Ci zależy misy? od tak, czy to, to zależy, zależy już od podejścia, od dziewczyny każdej indywidualnie. No, jeżeli taki partner em, nie wie, to to, to nie, może. nie przyjdzie, to, to nie może. Ale myślę, że nawet jak wie, to mm, znowu dziewczyna opowiadała o czymś takim, że czułyby się niekomfortowo, patrzą, znaczy wiedząc, że ich partner jakby patrzy jak tańczą przed innymi, że tobie wprowadza jakiś dyskomfort i wolą oddzielać tą pracę od, um, od takiego życia prywatnego. Um, ale jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której przychodzi chłopak i patrzy, jak jego dziewczyna tańczy, tańczy w pracy i jest to dla niego w porządku, ale raczej spotkałam się z tym, że jakoś to się rozdziela, żeby się te światy nie pomieszały za bardzo. Mhm. A nawiązałaś jakąś taką ja wiem, że cztery dni to nie jest dużo, ale czy nawiązałaś jakąś taką większą niż porozumienia z którąś z tych kobiet, a może utrzymujesz ten kontakt w jakiś sposób do dziś? Mhm. Z tymi akurat, z którymi się tam spotkałam, nie, z innymi bohaterkami książki, z wieloma, tak, no bo też piszę o skortkach, dominach, dziewczynach, które pracują na kamerkach, z wieloma utrzymuję kontakt i też patrzę, co się u nich dzieje, i jakby często też wymieniamy jakieś myśli, albo, albo się w jakiś sposób spotykamy, więc mam wrażenie, że też emocjonalnie się zaangażowałam w tę książkę właśnie na takim poziomie relacji. To znaczy, że rzeczywiście je nawiązałam niektóre dość bliskie. No, i one są ze mną do tej pory, ale akurat nie, nie z tego klubu. Mhm. One lubią swoją pracę? Znowu to zależy. Niektóre lubią, są momenty, które lubią. Tro, trochę tak jak w każdej pracy. Oczywiście to nie jest praca jak każda inna. Różni się tutaj potrzeba specjalnych umiejętności, nazwijmy to, i też cech charakterologicznych. Czasem lubią, czasem nie lubią. Zależy też od tego, jacy są klienci, załóżmy danego dnia, albo jaki mają humor. Ale też jednocześnie nie zaprzeczają, że to jest praca, która niejednokrotnie, szczególnie taki escorting, bezpośrednie spotkania z klientami, niesie ze sobą ciężar niebezpieczeństwa jakiegoś. Mhm. E, I jakby o tym, e, o tym nie można zapominać. A są też takie. Ja ostatnio rozmawiałam właśnie z jedną pracownicą, już tak po książce, i ona powiedziała, że. Mm, bo jest taki ruch, mówiący o tym, że praca seksualna wzmacnia, że można korzystać z tego, jakby, że działa w obrębie patriarchatu, ale go monetyzujemy, korzystamy z tej męskiej uwagi po to, żeby nam było lepiej. No, ale z jedną pracownicą ostatnio rozmawiałam, powiedziała, że dla niej to jest tak, jak wcześniej pracowała w kawiarni czy w jakimś sklepie na kasie, że po prostu sposób, żeby jak najefektywniej zrobić pieniądze, gdzie ona Poza tym się zajmuje muzyką i de facto w przyszłości chciałaby tę swoją pasję muzyczną rozwijać. No i traktuje to po prostu jako taki zarobek. Ani tego nie lubi, ani tego nie nie lubi. Tylko patrzę na to, jak na taką robotę, którą trzeba wykonać. Tylko czasami jest tak, że nim się obejrzymy, to już lata e, e, szybko zlecą e, i zamiast pracować rok czy dwa lata, czasami w jednym miejscu pracy, już e, abstrahując od pracowników seksualnych, jesteśmy, nie wiem, nawet dziesięć, jak nie więcej lat, więc te poczucie czasu nam czasami się zaciera. Czy one w ogóle myślą, co dalej. E, Rozmawiałaś z nimi na ten tak, temat? Tak, Bo jest wszystko to. fajnie, kiedy jesteśmy młodzi. Pytanie, co właśnie co się wydarzy, dalej. właśnie za te kolejne 6-7 lat? Pytałam, zadawałam, zastanawiałam się nad tym pytaniem, i jest tak, że w niektórych przypadkach dziewczyny reagują trochę alergicznie na to pytanie. Na zasadzie mam wrażenie, że nie chcą się zastanawiać nad tym, co będzie. Że jakby tu i w tym momencie jest dobrze, więc nie myślmy o tym, co będzie za 5 lat, bo ja trochę nie wiem, co będzie za miesiąc mm -hmm. na przykład, bo mają też. Powichrowane życia, załóżmy trochę, ale są też takie, które odkładają sobie te pieniądze albo myślą o jakimś swoim biznesie. Jest Domina, Dominika, która jednocześnie założyła największe takie studio bds -em. W tej części Europy, właściwie ze swoją koleżanką, i wynajmują je na jakieś sesje zdjęciowe albo też do korzystania prywatnie komuś. Um, więc jakby zarabiają na tym, mają jakieś biznesy dookoła, które nawet jeżeli one skończą bezpośrednio swoją pracę, to jakby będą miały ten biznes, na którym się mogą oprzeć i który rzeczywiście przynosi bardzo dobre um, dochody. Ale no tak, wyczuwam też taką nutę takiej niechęci do myślenia o tej um, przyszłości. A w klubie Google? Z którymi, nie wiem, czy poruszyłaś taki tematy, czy miałaś szansę okazję? Nie, nie, nie miałam okazji, ale spotkałam się z takimi tekstami, że jeszcze trzy lata odłożę na mieszkanie i kończę. Ale też wiem, że czasami można w tej pracy niestety popłynąć. Bo jednak jest jestem dostępny alkohol i oczywiście można prosić kelnerki, żeby te zamawiane drinki to były bez alkoholu, bo klient i tak się nie, jakby nie zorientuje. Mm. A mają dziewczyny taki kłopot z uzależnieniem? Na przykład mają od niektóre, alkoholu? Tak. Tak, 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 tak. To jest, to jest coś, co się dzieje, bo łatwiej się pracuje, jednak na tym też polega ta praca, że się siedzi, gada z tymi klientami. I są takie, które są nastawione, nazwę to teraz tak bardziej sportowo, to znaczy że rzeczywiście przychodzą, te drinki to proszą, żeby jednak z wodą, a nie z wódką robić, czy tam z czymkolwiek. Wracają do domu, śpią, jakby działają sobie, ale są też takie, które popłynęły trochę na, na tych rozmowach, na tym siedzeniu z klientami, piją z nimi te drinki. I y, na pewno nie można powiedzieć, że problem uzależnień nie jest, y, nie jest obecny w, w tym sektorze. Jakie mhm. wyciągnęłaś wnioski po, po reportażu wcieleniowym? Napisałaś książkę. Nie jesteś już, nie pracujesz w klubie Gongongą. Tak. I taki twój pierwszy wniosek, jaki jest? Mm, że to jest, że trzeba zadbać mm, o bezpieczeństwo osób, które się tym zajmują. To jest w ogóle pierwszy jakby w ogóle pracą seksualną, czyli mówię tutaj o dekryminalizacji. Osób trzecich, bo, bo to one są teraz kryminalizowane, i to jakby ta zmiana pozwoliłaby na zakładanie związków zawodowych, na jakąś walkę o swoje prawa tych osób, które się pracą seksualną zajmują. I tym samym zwiększała ich bezpieczeństwo w miejscu pracy, bo jednak zyskują od razu więcej narzędzi, które pozwalają im jakoś się sprzeciwiać, jeżeli coś niesprawiedliwego się dzieje. Ale też zwiększa bezpieczeństwo ta dekryminalizacja na takim poziomie jednostkowym, w tym sensie, że teraz działa to tak, no są to osoby trzecie i wbrew pozorom to nie są żadni Alfonsi, bo jakby na osoby handlujące ludźmi mamy oddzielne przepisy. I można zostać skazane na przykład za coś takiego jak kuplerstwo, czyli pomocnictwo w pracy seksualnej. I załóżmy, że są sobie dwie dziewczyny, które no właśnie bezpośrednio z klientami pracują jako eskortki, wynajmują sobie mieszkanie razem, żeby się nawzajem pilnować w tych sytuacjach, kiedy klient przychodzi, to zawsze jest bezpieczniej. Ale nie zrobią tego, bo jedna z nich by mogła zostać oskarżona o kublerstwo i trafić na, nawet do 10 lat więzienia, e, karę otrzymać. E, więc bardziej się tego obawiają. I przy tym, jak gdzieś ta wizja tej kryminalizacji wisi nad nimi, to myślę też, że z mniejszą taką akceptacją społeczną się spotykają. I widać niejednokrotnie na różnych przykładach, że zmiana prawa jakby niesie ze sobą też zmianę podejścia do osób zajmujących się danym zawodem. I widać to chociażby w krajach, które wprowadziły równość małżeńską, że wzrosła akceptacja dla osób LGBT+, blues w ogóle. I myślę sobie, że takie zmiany w prawie by rzeczywiście też przyniosły zmiany postrzegania. Oczywiście nie nastąpiło to jakoś super szybko, ale tych osób, które się tym zawodem zajmują, a tym samym de facto przełożyło się właśnie na, na ich bezpieczeństwo. I jeszcze mam taką myśl, która, która ze mną została po tym, po, po pisaniu o tej pracy seksualnej, po tej... Właśnie po tym, po tym jak pracowałam w tym klubie Google, -Go też jako tancerka, może to nawet nie jest myśl. Ale ja wychodzę z tej książki wzmocniona bardzo. Um, jeżeli chodzi o poziom akceptacji w ogóle swojego ciała i swojej cielesności, seksualności, to jest też niesamowite, że a chciałam ten... ci zadać pytanie, czy pracując i czy, czy rozbierając się, bo de facto do tego też to się sprowadzało, czy nie miałaś potem takiego uczucia, po pierwsze właśnie wstydu, po, tru, mhm. po drugie, m, takiego uczucia, które obniża albo m, godziłoby w Twoją godność. Mhm. A, a tu widzę, że odpowiedź jest zupełnie inna. Tak, właśnie takie mam e, poczucie też i z tego tańca, bo jakby... Owszem, to tencerki są piękne, ale to, widać też, że te ciała są różne. Czasem trochę mają więcej kilo, czasem mniej. Jakby to wszystko jest w porządku i to się może podobać mężczyznom. Nie są wszystkie idealnie takie same, bo w ogóle ciała się różnią od siebie. Mm. E, I to było jakoś m, 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 w jakiś sposób wzmacniające. I też ta pewność siebie tych dziewczyn w tych swoich ciałach, to było jak, w jakiś sposób inspirujące, że one... One po prostu wiedzą, że są wytrenowane, że tańczą i że wyglądają dobrze, jakby to się czuło bardzo mocno. Taka, taka świadomość, ale też właśnie na takim poziomie, bo byłam też na przykład w klubach dla swingersów, które stricte pracą seksualną nie są, ale... Tam obowiązują bardzo jasne zasady spotkań. Jak ktoś mówi nie, to trzeba tego słuchać, nie można przyjść pijanym i tak dalej, i tak dalej, żeby było bezpiecznie po prostu w tej sytuacji. I to też jest trochę opowieść o, takim, o takiej nauce stawiania granic i to też było wzmacniające i właśnie też byłam zaskoczona, bo no nie wiedziałam, co się wydarzy w tym świecie, jak w niego wejdę, a wychodzę właśnie z taką zaskakującą myślą, że się czuję pewniej sama ze sobą. A czy te dziewczyny, nie, jak one są oceniane przez społeczeństwo, z jakimi reakcjami one się spotykają? Z zewnątrz. Jak podejmują czasami temat, nie ujawniając się nawet, że, że robią to, co robią? No, z dużą niechęcią ze strony społeczeństwa się spotykają, niestety. Z dużą właśnie taką stygmatyzacją, z wmawianiem, że są głupie, że są niegodne. Plus lecą różnego rodzaju inwektywy, znane i popularne w języku polskim, więc te reakcje są często trudne. Oczywiście mają grono najbliższych znajomych, przyjaciół, którzy jakby to akceptują, jest w porządku, no ale zostaje to cała reszta społeczeństwa, które nie podejmuje nawet prób, często jakby zrozumienia, dlaczego się tym zajmują, czy jakby co im to daje. Tylko jest gotowa po prostu do oceny, bo bardzo łatwo się też pracę seksualną ocenia, bo jest mnóstwo wokół niej narosłych tabu i jeszcze dotyka w ogóle tego tabu seksualności, a my mamy ten temat, mam wrażenie, nieoswojony w Polsce zupełnie, mm. nie ma edukacji seksualnej. Um, więc myślę sobie, że to, jest, to też jakoś tak oddziałuje i jest ważne w tym, w tym, w tym kontekście patrzenia na, na pracownice seksualne i na to, jak one są odbierane przez społeczeństwo. No tak, nie są, to, nie są to zdecydowanie przyjemne rzeczy. Przypomina mi się taka historia, którą opowiedział mi właściciel Pink Pressu. To jest takie wydawnictwo, które kiedyś też tworzyło filmy i sesje pornograficzne. Już tego nie robią, bo internet ich trochę pokonał. Ale mieli kiedyś w magazynie sesję zdjęciową dziewczynę rozbieraną, bo chciała sobie dorobić kilkaset złotych po prostu była z mojej miejscowości, były jej te pieniądze potrzebne i jej sąsiad ten magazyn musiał kupić zapewne. Skserował te zdjęcia, rozwiesił w tej miejscowości na słupach ogłoszeniowych, na przystankach mm -hmm. autobusowych. I później jak ona przechodziła ulicą, to ludzie po prostu ją wyzywali i pluli na nią. Do tego stopnia to było uciążliwe, że się musiała wyprowadzić, e, e, przeprowadzić jakiegoś innego większego miasta. I to trochę pokazuje ta historia właśnie podejście ludzi i też tą hipokryzję, no bo Gdyby ten sąsiad nie korzystał z tego rodzaju magazynów, to by się zobaczył. Więc e, tak, to dobrze podsumowuje to, jak, jak są postrzegane procesy. Te dziewczyny zazwyczaj mają rodziny, mają dzieci, czy, czy to są e, osoby, które e, e, na jeszcze o dzieciach na przykład nie myślą albo nie założyły rodziny? E, są takie, które nie myślą, są takie, które mówią, że nie będą chciały mieć dzieci. Jest kilka takich przypadków. Ale rzeczywiście są też osoby, opisuję osoby, które, które dzieci mają i którym też o tej swojej pracy opowiadają w jakiś sposób. Nie poznałam żadnej eskortki, która miałaby, znaczy jedną poznałam, ale to jest, dopiero miała rodzić, to jest trochę inna historia. W każdym razie mają dzieci znowu ta wspomniana Domina ma syna chyba dwunastoletniego teraz, które mu jakby powiada o tym, czym się jego mama zajmuje. I też myślę, że trochę łatwiej jest jej opowiedzieć o dominacji, bo tu jednak nie ma aktu seksualnego, tylko jakby mężczyźni mają jej usługiwać i za to jej płacą. Um, więc trochę łatwiej jest jej o tym powiedzieć, no ale rozmawia o tym, bo chce, żeby jej dziecko było świadome i żeby on dostał od niej informacje pierwszy, niż ktoś by miał coś powiedzieć. Tak, ale ponieważ jest to nieakceptowalne społecznie, to potem to też rodzi wiele pytań też u, u takiego dziecka, a właściwie być może nawet bardziej nie u niego, a jak u jego rówieśników mhm. i to napiętnowanie może być pewnie jeszcze jeszcze większe. No tak, tylko właśnie też pewnie zależy od zawodu. Podejrzewam, że w skordce by było trudniej. Też pamiętam jedną aktorkę porno, która um, ma córkę, i, i ona na przykład tej córce nie powiedziała, że. Bo zajmuje się tym doda dodatkowo, ale, no ale wciąż. To są wideo, które mogą gdzieś tam wyciec, a jak coś w internet już wpadło raz, to raczej z niego nie wypadnie szybko. I ona pamiętam, że mówiła mi, że ma trudność, żeby o tym rozmawiać. I że trochę ma takie podejście, a dobra, jak się córka dowie, to wtedy z nią porozmawiam mm. o tym, jakby też jej wszyscy. Czy te czy dziewczyny wiedział? pracują głównie i skupiam się też na klubie gołgo, -Go, ale nie uh -huh. tylko, tylko dla pieniędzy? Czy jednak mają dla, czy, czy, to, czy pracują tylko dla pieniędzy, czy są też jeszcze inne uh -huh. czynniki, które przeważają tą stronę materialną? Są, są. Wiadomo, pieniądze są ważne, no bo w ogóle się trzeba utrzymać za coś, jakby opłacić mieszkanie czy, czy, czy kupić sobie jakieś jedzenie, więc um, to jest jasne, że te pieniądze odgrywają istotną rolę. Czasem to są duże pieniądze, a czasem bardzo średnie, um, ale czasem motywuje je też sposób konstrukcji tej pracy. W tym sensie, że rozmawiałam na przykład z bohaterką, która cierpi na zaburzenia lękowe i depresję. I mówi, że dla niej praca w biurze, a miała taką wcześniej, od 9 do 17, w ogóle nie wchodzi w grę, bo ona często potrzebuje wolnego. Jak zmienia leki, to też potrzebuje jakby odetchnąć od tej pracy. Nie jest w stanie funkcjonować mm -hmm. w takim systemie. Um, więc wybrała pracę na kamerkach internetowych, czyli w, na kamerkach się jakby rozbiera przed, przed klientami. I to jest dla niej o tyle wygodne, że sobie reguluje te godziny pracy. Nie musi być jej aż tak dużo i ma też czas, żeby o to swoje zdrowie psychiczne zadbać. Więc Czasem i takie motywacje się, i takie motywacje się pojawiają. No i oczywiście niektóre rzeczywiście mówią, że lubią taką, taką pracę i dlatego się na nią zdecydowały. Tak wszystko jak ciebie się słucha to można powiedzieć, że to super fajna i świetna i przyjemna praca, ale jednak zdarzają się zdarza się tak. wiele niebezpiecznych sytuacji, czy któraś z tych kobiet, czy w klubie GoGo, -Go, czy inna bohaterka twojej książki opowiedziała ci o jakimś zdarzeniu, które chciałaby wymazać ze swojej pamięci. Tak, zdecydowanie. Um, w ogóle wyłania mi się taki, nie chcę mówić, że to jest schemat, ale miałam Bo Nie tryka... chcę mi się wierzyć, że ten świat jest taki miły i przyjemny. Nie, nie jest, nie jest. To jest, znaczy Mogłoby tam być dużo lepiej, i wiadomo, że jakby nie, nie dać tego w czarno-biały sposób opisać, ale oczywiście jest też dużo y, trudnych sytuacji. Y, już w ogóle sama, same jakby życiorysy niektórych z tych bohaterek, gdzie pochodzą z rodzin alkoholowych, gdzie miały jakieś traumy, przeżyły molestowanie czy gwałt, też już myślę, że trochę coś mówią. Ale owszem, zdarzała się na przykład sytuacja, w której klient nie zapłacił albo po prostu wyszedł, skorzystał i zostawił tak dziewczynę. Albo jedna z bohaterek mi opowiadała, że jak zaczynała, trochę nie wiedziała, z czym to się je, że tak to nazywa, i pojechała się spotkać z klientem w samochodzie w lesie. No i on zachowywał się dość agresywnie i niby w ramach seksualnej zabawy, ale uderzył ją w głowę tak, że na chwilę straciła przytomność i różnie to się mogło skończyć. Więc um, tak, takie sytuacje i sytuacje przemocowe się zdarzają i będą zdarzać. Dlatego też mówiłam o tym bezpieczeństwie, nie? Bo, bo myślę sobie, że niektórych z nich można by było uniknąć. Um, a, a nie da się ze względu właśnie i na te rozwiązania prawne, i na tą stygmatyzację tych osób. Bo gdyby cokolwiek się tej dziewczynie, o której mówiłam, stało, to gdyby chociaż wcześniej miała na tyle odwagi, a ona chyba wtedy jeszcze nie miała, żeby mówić innym, że pracuje seksualnie, gdyby miała na tyle odwagi, żeby powiedzieć o tym jakiejś koleżance i ją. Um, um, no uprzedzić, że jedzie w takiej w takie miejsce z takim z takim mężczyzną po to i po to, i że jeżeli za godzinę się nie odezwie, to żeby do niej zadzwoniła, to już w jakiś sposób jest dużo bardziej bezpieczna, bo to koleżanka może zareagować, wie, wie mhm. gdzie ona jest, gdzie w razie czego wysłać policję na przykład. Um, no a to się rzeczywiście nie dzieje, bo jest ten strach przed ujawnieniem się w ogóle, że się, że się w ten sposób pracuje. Um, I tak trzeba pamiętać o tym, że takie sytuacje szczególnie w takim kontakcie bezpośrednim z klientem ale też na przykład pracując na kamerkach, bo może być tak, że pracujemy na jakimś zagranicznym portalu, blokujemy polskie IP, żeby ludzie z Polski tego nie musieli mm -hmm. oglądać. Wydaje nam się, że sprawa jest załatwiona. E, ale często boty internetowe na, nagrywają to, co się dzieje na tych kamerkach, i to nie jest tak, że to po transmisji zniknie, tylko może gdzieś krążyć w internecie. E, miałam też przypadki bohaterek, w, w, w których klient się zakochał, a właściwie. Jakoś inaczej to powinno się nazwać, bo jeden był stalkerem i chodził za nią i rzeczywiście ją nęgał przez długi czas, a yy, taki, z którym się spotykała bezpośrednio dziewczyna, a drugi z kamerek, yy, też jakoś odnalazł, gdzie dziewczyna mieszka i wystawał u niej pod domem, więc. Trzeba mieć świadomość, że to się, może, to się może zdarzyć. Czy ty ujawniłaś się w klubie Gołgą, Go, Go, że, że, że jesteś dziennikarką? Nie, 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 nie. W klubie Googą Go nie, ale potem już jak rozmawiałam ze wszystkimi bohaterami i bohaterkami, to już mówiłam od razu, że piszę, mm, że piszę książkę, i byłam taka bezpośrednia w tym. Mogłaś tak od razu zerwać umowę? Tak, bo to było umowa o dzieło. Okay. <laughs> Więc też dość y, y, zabawnie, bo te panie też potem dzwoniły i mówiły, że ja mam jeszcze przyjść jeszcze kilka dni opracować, no ale wiem co, jakby podpisywałam i była to właśnie umowa, umowa o dzieło, więc widzę, że te umowy cywilnoprawne w takich miejscach są popularne. Pewnie. A jest duża rotacja dziewczyn, czy, czy, czy z tego co zdążyłaś się zorientować się w takich klubach, czy jednak jak one już zatrudniają się przychodzą przechodzą do takiego klubu, to już raczej to nie jest kwestia miesiąca, dwóch, ale raczej siedzą trochę. Bywa, że to jest rok, bywa, że i że jakby po, po roku albo w ogóle odchodzą, albo idą do innego klubu. Ale raczej siedzą tam dłuższy czas z tego, co się zdążyłam zorientować, jak już ktoś przyjdzie. Ale oczywiście bywa tak, że co jakiś czas. Znaczy. Nazwa to tak, może nieładnie to podzielę, że są takie weteranki, które pracują długo, a pewnie jest jakaś trochę mniejsza rotacja wśród dziewczyn, które przychodzą no właśnie na ten rok albo pół roku i potem sobie odpuszczają i idą gdzieś indziej. A jest taka zawiść też między kobietami na zasadzie, e... no ta ma więcej pracy, ta trochę mniej. Powiedziałaś, że nie ma czegoś takiego jak podbieranie hmm. klientów, ale no, zazdrość mimo wszystko może istnieć. Tak, ale to chyba też zależy od osób. Wydaje mi się, że czasami się może pojawiać, ale to jest też ciekawe, że dziewczyny opowiadają o takim doświadczeniu, że się wspierają też nawzajem. Aczkolwiek jedna z nich wspomniała, że miała takie doświadczenie, kiedy dziewczyny były dla siebie niemiłe w klubie. Chociaż podkreślała, że właśnie nie jest to reguła i że raczej no jak już na tym Podole Łez się spotkały w tym klubie, to chociaż będą się wspierać zamiast sobie utrudniać. A ja przecież one widziały, że pierwszy raz będziesz występowała na scenie. Domyślam się, że tak było, że mówię, że nie robiłaś tego wcześniej, czy ona jakoś się właśnie w tym momencie jakoś dały się jakieś rady, wskazówki, nazwijmy tak. to wsparcie. Tak, 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 tak. Pokazało mi kilka ruchów, przećwiczyłam je, nie było na to za dużo czasu, dosłownie trwało to może z pół godzinki. Ale no, rzeczywiście powiedział mi, co, yy, co robić. Okej. Okay. Aż strach zapytać, jaki będziesz miała kolejny <grymny> reportaż wcieleniowy. O, ale coś, coś chodzi ci po głowie? Na razie. Znaczy coś tam chodzi, ale dopiero się, że tak powiem, wykluwa, więc... E, Chyba, że będzie dalsza część Rozwinięcie tego tematu, bo e, z reportażami wcieleniowymi, e, ja tak myślę, że tak jest, ale możemy je wyprowadzić e, z błędu, jest tak, że często wcielamy się w pewne postacie, bo chcemy albo coś ujawnić, jak to wygląda, albo coś naprawić. E, hmm. e, myślę, że w twoim przypadku to było pewnie i jedno, e, i drugie, żeby tak. pokazać, jak to rzeczywiście funkcjonuje od podszewki, bo wiele mitów zapewne też narosło i wiele różnych opowieści, a nawet może niekoniecznie mitów, ale też jest wiele no, pewnie różnych pól, gdzie, gdzie mogło to wy wyglądać pewnie inaczej. Tak jest, zgadza się. Karolina, wielkie dzięki. Duża odwaga, naprawdę. Myślę, że niedużo osób w taką rolę pewnie by się, by się wcieliło. Super. Dziękuję dzięki bardzo. bardzo.